Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Łączę się z wami w sobotni, bardzo słoneczny i bardzo mroźny dzień. Za chwilę jadę po moją mamę i ruszamy na zakupy. Dzień dobry! Dzień dobry, zgadnijcie, kim jest. Właśnie zagadka. Nie, chyba cię wygadałam, chyba mówiłam, z kim jadę na zakupy. O ty! Ale czy rozpoznajecie tę poszukiwaną Reniferkę? Jeszcze założę kaptur, poczekaj. Ale poprawka, bo ja tu rzuciłam hasło dzień doberek, Reniferek! Yeah! Teraz możemy iść na zakupy. Zostawiłam zakupy w rodzinnym domu i w drodze do nas wpadłam w poślizg. Już widziałam samochód przede mną, że tak od boku do boku coś jechał, nie mógł złapać linii prostej. A ja z górki za nim jechałam, więc duży dystans zostawiłam sobie. Na szczęście on też musiał mega zwolnić, ale też za bardzo nie mógł, bo jak ja hamowałam, no to w sumie samochód nic sobie z tego za bardzo nie robił. Właśnie wiedziałam, że jak zaciągnę ręczny, no to trzeba wtedy kontrolować bardzo kierownicę, ale też mi nie hamował totalnie. Nadal jechał w dół po tym lodzie, więc po prostu lekko skręciłam i stanęłam bokiem na tym pasie po prostu. Na szczęście nic za mną nie jechało, więc tak, no, w tą sekundę pomyślałam, że dobra, tak mogę zrobić i tak zostawić i dopiero wtedy sobie ruszyć, bo po prostu nie byłam w stanie zatrzymać samochodu, bo on i tak ciągle zjeżdżał. Zrobiło mi się troszeczkę cieplej w ten zimowy dzień. Teraz wpadliśmy do domku, podjechał Rafała tata i będą zaraz działać przy lampie z samochodu, bo już niestety nie jest dotykowa, bo wcześniej jak nam się wyłączało, wystarczyło klepnąć i znowu działała, a teraz już nie działa. Więc pojadą wymienić lampę. I cóż, i się szykujemy niedługo do wyjścia. Niedługo lecimy na obiad do moich rodziców. Będziemy świętować imieniny mojej mamy i urodziny Rafała. Oboje jutro obchodzą swoje święta, także mam tutaj prezent dla mamy. Idziemy świętować. Zabieramy jeszcze drobnostki dla chłopaków, bo spotykamy się całą rodzinką. A dla mamy jeszcze wam pokażę, co mam. Zestaw ze sklepu. Mamy ginekolog. Badam się regularnie. Tutaj jest pomadka. Nie będę teraz tego otwierać, ale jest pomadka taka barwiona na różowo i zestaw cieni do powiek. I tutaj jest tak pięknie napisane, zobaczcie sobie na stronie ich. Jesteś piękna, badaj się regularnie i takie medyczne informacje plus coś dla urody. Także jest szminka, jest paletka cieni, ulubiony balsam, czekoladka, a także taki zestawik imieninowy. Przebrałam się, naszykowałam, czekam teraz na Rafała i mogę zdradzić, że kupiłyśmy dla niego torcik, już wszystko zawiozłam do rodziców, tylko świeczki zapomniałam i zabrałam ze sobą, także gdzieś tam je przemycę. I kupiłam też wielkie różowe balony 27. Wybraliśmy się z tatą na stację i będziemy wymieniać żarówki w samochodzie, bo popsuły się. W prawo. Opa. H4. HB2. H4, HB2. I drodzy Państwo, zakupiliśmy, tutaj mamy dwie H4 przednie, a tutaj mamy dwuwłoknową żarówkę postojową i stopy. Meldujemy się już we dwoje i lecimy na obiad.
wszystkie zamknięte pytania muszę zadawać. Mhm. Czy żyłem w XX wieku? O Jezus. Nie. Chyba wcześniej? Nie. Wcześniej. Albo tak. Albo w sumie może nawet XX początek. Maciek, znowu się rozgadujesz, no. No wyzowasz na niego, no. Byś się zlitowała. Zaraz tobie damy, zobaczymy. Włączymy stoper przy Maciek. Ja się rozwiązują w zagadki. Życiowy. Mamy tylko powiedzieć tak, lubisz, albo nie. Lubisz. On ma zadawać jego towarzysz, to nazwa bardzo popularnego programu komputerowego. No, ty, chyba... Ja nie wiem. What? Programu komputera, nie? Chyba. No to nie znam. Nie, narzędzia bardziej takiego systemowego. Chyba. Szanowni Państwo, przynosimy imprezę razem z Eltonem Johnem, Rudolfem, ty byłeś Frankensteinem i jeszcze byłeś... Co? Wcześniej? Ty byłeś Grinchem. Grinchem i Lordem Moderem. Wszyscy razem jedziemy, a jeszcze drugi samochód również szanownych, ciekawych drugie postaci. Sanie. Drugie sanie. Jadą na pokaz jazdy figurowej na lodowisku w Ozorkowie, bo dzisiaj się taki właśnie odbywa przy hali sportowej. Prawda. Zobaczyć, na chwilkę. My tam wpadamy tylko na chwilkę, bo lecimy zaraz na jarmark do Łodzi. Napięty grafik, zapracowani jesteśmy naprawdę. Urwaliśmy się na bagary, chociaż pokaz był przepiękny i bardzo fajnie to wszystko się odbywało, tak, w zimowych fajnie. Okolicznościach. Polecamy. I musimy zrobić swój pokaz jazdy na lodzie, bo jeszcze nie byliśmy na lodowisku w tym roku. I zapraszamy wszystkich widzów oczywiście na lodowisko w Ozorkowie, bo jest bardzo fajnie zorganizowane i można sobie pojeździć. Tylko nie dzisiaj, bo są pokazy. Tak, może po pokazach, ale no nie doświadczymy tego, bo jedziemy na jarmark świąteczny Bożonarodzeniowy do Łodzi. Słuchajcie, przyjaźnimy się z jednym z organizatorów tego jarmarku i tam właśnie jedziemy się z nim spotkać i pokazać wam, jak pięknie wyglądają łódzkie jarmarki, bo są co roku naprawdę piękne na Piotrkowskiej.
Wjechaliśmy już do Łodzi, śmigamy w stronę Piotrkowskiej i postanowiliśmy z jarmarku stworzyć osobny odcinek. Także zapraszamy serdecznie do oglądania również filmu z naszego spaceru zimowego, świątecznego z przewodnikiem lokalnym. A tymczasem tutaj zaprosimy Was na taki szybciutki przegląd. Uwaga! 3, 4. Dzień dobry, Kreniferek! No, bardzo Wam polecamy taki wieczór w gronie przyjaciół albo rodzinki w tym miejscu, bo po prostu naprawdę było super. Słuchajcie, jeżeli macie tylko możliwość odwiedzić tutaj Piotrkowską, jarmark świąteczny, to naprawdę zapraszamy. Tu w ogóle nie ma wymówek, bo Łódź jest w centrum Polski, to po prostu każdy trzeba ma blisko. Przyjechać. I słuchajcie, dziękujemy też z całego serca naszemu przewodnikowi Jakubowi, bo dzięki niemu naprawdę mogliśmy poczuć ten magiczny, świąteczny klimat i było nic przepięknie. Nas nie ominęło. Nic naprawdę. Nas nie ominęło, cały jarmark przeszedł. Byliśmy na wszystkich straganach, byliśmy na dwóch karuzelach, z których przepięknie widać jarmark. I to nie tylko taka trasa widokowa, ale też dawka emocji, bo byliśmy naprawdę wysoko. Były różne wydarzenia w ciągu dnia. My niestety wcześniej nie dotarliśmy, ale tutaj warto sprawdzić program, bo naprawdę dużo się dzieje. Jest przepiękny zapach unoszący się wszędzie. Mnóstwo smaków można spróbować. Grzańce, wędliny, sery. No kochamy po prostu takie klimat. Słodkości, chałwy, skarpetki, kurtki, czapki. Wszystko po prostu, co jest. Pierdoły jakieś. My oszaleliśmy. No, było świetnie. I zmywamy się tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu dzisiaj już stragany powolutku się zamykają. Wpadliśmy do samochodu i śmigamy zaraz na małe zakupy do manufaktury. Już w sumie zbliża się 22. Jest w ogóle mega zimno, więc teraz jak weszliśmy do samochodu, to dopiero udało nam się troszeczkę odstajeć i zaraz wysiadka, ale do cieplutkiego miejsca, gdzie chwilę pospacerujemy i chyba jeszcze upolujemy jakąś kolację. Wróciliśmy do domu, przed chwilą wyszłam spod gorącego prysznica, a po drodze poleciałam w spanko i w moim śpiulkolocie Rafał włączył podgrzewane siedzenia, ja sobie je opuściłam i po prostu moment, wyłączyłam się i spałam całą drogę. Dziś w kalendarzu adwentowym mamy herbatę białą z pomarańczą i agrestem, bardzo fajna może być. Wieczorne herbatki w kubkach idealnych na dziś z jarmarku łódzkiego sprzed 2 lat. Ja mam czerwony, Rafał niebieski. Dziś nasze kalendarze adwentowe zebrałam pod choinkę. No i czas zajrzeć do środka pod 11. Zaczynamy od zdrabki standardowo. Dzisiaj możemy wygrać 200 zł. Bardzo by było miło. Musi być prezencik, ale niestety jest trąbka. No i trąba. Tutaj mamy teraz Lindę i szukam właśnie 11. I już ją widzę. O nie, jednak zdecydowanie na łóżku było wygodniej, ale za to ciekawsze łupy się znalazły, bo dzisiaj podwójne. Tutaj mamy kalendarz z Barona. Jest 11. Pod choineczkę zaglądamy. Z tej strony? Nie, z drugiej. I dzisiaj mamy prezencik. No gdyby w zdrabce był prezencik, to by było jeszcze lepiej. A tutaj mamy Haribo. Na koniec, proszę Państwa, i są żeleczki
złote mi się. Melduje się niczym prezencik pod choinką. W moim centrum dowodzenia mam herbatkę, mam odpalony program do montowania, zabieram się za edytowanie tego vloga oraz filmu z jarmarku bożonarodzeniowego. Także jeszcze trochę pracy przed nami dzisiaj w przyjemnych okolicznościach. Naprawdę tutaj jest tak magicznie dzięki tym wszystkim światełkom, dekoracjom. No po prostu kochamy sobie tak umilać zimę. Zapraszamy Was serdecznie jeszcze do udziału w naszej instagramowej akcji. Codziennie wskakują nowe zadania. Możecie je śledzić na naszym Insta Story Mniejsze od Trzech. No i zapraszamy oczywiście do subskrybowania, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi vlogmasami. Co chciałam powiedzieć? Do zobaczenia chyba jeszcze jutro. Chyba na pewno. Zapraszamy. Wpadajcie.